Hej, hej, tralala, mamy karnawał! Coś poszło nie tak. To jeszcze raz. To nie to. No jeszcze raz. No daj, nie. Hej, hej, tralala, mamy karnawał! Dziś w klubie będzie bang. Ej, dziś w klubie będzie bang. Dziś w klubie będzie bang. Ej, dziś w klubie będzie bang. Jeszcze to nie to. To dawaj, dawaj. Hej, hej, tralala, mamy karnawał! To jest dobre. Weszło jak dzik w sosnę. Moje ulubione powiedzenie od niedawna. To jest program Co Tam? Dzisiaj specjalny odcinek karnawałowy, ale hit karnawału poznaliśmy na początku roku. 7 stycznia dokładnie o godzinie 7:10. A, 7:10, dobra. No, 8:10. 7. 8:10. A, 8:10. No. 7 stycznia w poniedziałek o 8:10 poznaliśmy hit karnawału. Ten hit karnawału to... Yo, kupiłem suwa. Kupiłem suwa, mega, mega suwa. Największy buba. Chciałby go mieć. Nie żaden Uber, nie żadna taksówka. To mój zasuwa, bo to SUV jest the best. Ale ten teledysk poznaliśmy dzień później i od tej pory robi furorę w ogólnoświatowym internecie. Zgadza się, to kilkaset milionów wyświetleń, sprawdźcie sami. Dzwonił do mnie już Sai, ten pisany przez psy, że się trochę boi, on ma tylko 3 miliardy. I że go dogonimy. Naszym SUV-em na pewno go dogonimy. No i mamy karnawał, wybieralibyśmy pewnie hit karnawału, tak, normalnie, ale nie będziemy tego robić, nie możemy, no bo już mamy ten hit karnawału. Zresztą, zobaczcie jeszcze raz. Kupiłem SUV-a, mega, mega SUV-a. Największy buba w mieście chciałby go mieć. Nie żaden Uber, nie żadna taksówka. To mój zasuwa, bo to SUV jest the best. Konrad, stół się odkleił. Czekaj, wiesz ile ten stół kosztował? Przepraszam. Znaczy on nie kosztował dużo, przepraszam ale... Państwa bardzo! My przez 3 tygodnie, albo 3 miesiące czekaliśmy. Już sklejone. Dobra, już działa już stół. Już sklejone, więc możemy przechodzić do karnawału. Nie, bo to nie tylko piosenki. Nie, 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 to też taniec i właśnie taniec będzie naszym tematem. To, jak sami widzieliście, był taniec nowoczesny, a teraz troszkę klasyki. Ten pan akurat ostatnio trochę się zmienił, zdeformowała mu się twarz i podobno interesował się dziećmi. Nie, 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 spokojnie, on się zmienił, bo przestał nosić peruki, bo ujawnił się, że jest łysy. A, myślałem, że wyszedł z szafy. Wrzucił zdjęcie, zresztą zobaczcie. No i na tym zdjęciu widać, że no niestety troszeczkę włosów mu zabrakło już. To tak jak tobie. No właśnie myślę, że ja powinienem też tak jak on na zero się już tak... Przeszczep sobie z pleców, będziesz miał gęsty. Nie, to ja się jednak w czapkach będę dalej chodził. Pan Travolta, to była taka zapowiedź w tym naszym programie. Tak, przepraszam, temat... się tutaj. Czekaj, no... Ty czekaj, która godzina? Czy to jest czas? Chyba czas nam się skończył. Za chwilę zajmiemy się naszym tematem, czyli tańcem. Będzie o tańcu z gwiazdami, bo rusza już za chwilę. Servus, hello! Czy naprawdę? No. Już wiosną rusza. Mamo oglądałem tak bym mały. Ja wiesz, że w moim bloku kręcili. Chyba już to opowiadałem w programie Co Tam. Tak? No, pani Potocka mieszkała na 2. piętrze. Tak? No. 148. edycja programu Taniec z Gwiazdami rusza wiosną. Para numer 1. Nie zagrasz. Walca Wiedeńskiego zatańczy Konrad Piwowarski i... Czekaj, jeszcze nie występuje w tej edycji. Weź zagraj, bo skoro... Nie umiem grać, przecież wiesz, mam dobrze zespół. Przez ostatnie 583 edycje programu Taniec z Gwiazdami wystąpiły największe gwiazdy we wszechświecie. Na przykład? Pan z Barw Szczęścia. Nie, na przykład ja mam tu napisane. Robert Wabich, Piotr Adamski, to chyba ten z Barw Szczęścia. Waldemar Błaszczyk. Nie mamy pojęcia, w czym grali, ale to podobne aktorzy.
No wiadomo, z edycji na edycję pojawia się coraz więcej znanych osób, ale... Poprzedniej wygrała nasza koleżanka, czyli osoba, która jest rozpoznawalna, to Beata Tadla. Zresztą tak. Zobaczcie. Patrzcie, jak wygrała. Dobra, to moja premiera. Jadę polonezę. Tutaj Beata Tadla tańczyła poloneza razem z nami, no ale trzecie miejsce w poprzedniej edycji. Ram pam pam! Popuś! Popuś, popuś, jedz kochany. To znaczy nie ten popuś, tylko raper popuś. Ten, co śpiewał... Norbert, co śpiewaj? Ram pam pam! Prawdziwa dama to twoja mama. No i... Szanują dzieciak do końca świata. No i w związku z tym, że gwiazdy zaczęły przychodzić do programu... Jak to się nazywa ten program? Tanie z gwiazdami. To jest pełna nazwa, to Dancing with the Stars, Tanie z gwiazdami. Tak, bo ten pierwszy Tanie z gwiazdami był na TVN-ie, teraz tak. Jest na Polsacie, więc się trochę pozmieniało. Tak. I słuchajcie, kto będzie występował, dajesz. Paweł Dudek Chadomen. Paweł Dudek Chadomen. No. I Paweł Dudek Chadomen. I Agnieszka Radwańska, ale nie ma pseudonimów. Ma, Isia. Isia. Justyna Żyła. Jej nie znacie, ale znacie jej męża byłego. Poznacie ją, poznacie ją. Piotr Żyła. On też? Nie, to jest mąż Żyły, Justyny Żyła. On nie występuje. On nie, ale jeszcze z narciarskich nazwisk, Tainer. Chociaż drugie jest bardziej znane. I Dominika Tajner-Wiśniewska, czyli żona Michała Wiśniewskiego. Michał Wiśniewski także ma podobno wystąpić. Musi na ratę starczyć. Bo coś ci się oderwało. Czekaj, przepraszam, bo nie wiem, kim jest Dorota Naruszewicz. Też nie wiem. Kto ta Naruszewicza? Szatan, Rafał Szata z tych Szatanów. Tak. Od Kurdej. On był w jednym programie, teraz musi iść w drugim. Anna Jagodzińska. Macadamian Girl. A to, kto w internecie się sprawnie porusza, to wie, że to jest pani, która robi chyba stylizację. A Kuczaj? Kuczaj to jest taki, to wypikacie, po trener. On kuczka. Nie, on tak drze, nie, on tak Kuczaj. Krzyczy. Dobrze, dobrze, świetnie! On tak krzyczy. No i oczywiście Jakub Kucner, też nie mamy pojęcia, kto to jest, wiesz? Znaczy jest Kuczaj i Kucner. Nie wiem. Nie wiem, czy jest Kucner. I teraz Taracino będzie. Będzie ale tańczył. Będzie tańczył. No, ale nie tańczył przez jakiś czas. Okej, okay, dobra. Czekaj, kogoś mamy jeszcze? Nie, już to wszystko mamy. A zapraszamy do oglądania i wszystkich emerytów o wysyłanie SMS-ów na Pawła Dudka Chadomena. Tak, chcieliśmy dzwonić do Chadomena, ale stwierdziliśmy, że on ma jeszcze drugi program, bo jeszcze w Polo robi... Co tak, robi, jest jurorem w programie Disco Star. Do tego ma koncerty jako Chadomen, do tego ma koncerty jako Paweł Dudek. I nie wiemy, jak mu na to wszystko starcza czasu. Zwłaszcza, że nie mieszka w centrum kraju, tylko w centrum wszechświata w świetnej godzinie. Tak. Więc zapraszamy. To koniec tej części, za chwilę zajmiemy się wielką aferą, a także... Nie, ale nie płacz, bo widzę, że się popłakałeś. No, nie, nie, ale to w następnej części zrobimy. Płacz, dobra. Powód, dla którego się popłakałem. Proszę Państwa, redaktor Piłowarski się popłakał. No, byłeś na Wigilii Polsatu. Byłem. Ja nie mogłem, bo akurat spałem. Tak. Miałeś przekazać. Miałeś. Miałeś przekazać pani Nino powiedzieć. Pani Nino Konrad Piwowarski, mój kolega Radio Vox FM Presenter. Ale była pani Nina i no. Była zajęta, nie chciałem jej przeszkadzać. Ale wolałeś jeść faworki skarpia. Tak, o jakie dobre. Zamiast zawalczyć w mojej sprawie. Faworki skarpia na chruście. Pani Nino, ja apeluję jeszcze raz. Robię to już od 5 lat. Od pierwszej reklamy Radia Vox FM. Może w następnej edycji wystąpisz. Może być następna edycja. Ja chciałbym wystąpić w Tańcu z Gwiazdami. Tańczyłem poloneza na studniówce. Udało mi się. Się zgłosi. O, na przykład. Poproszę o zaproszenie, ja będę tańczył za darmo. Bo ja wszystko za darmo robię. Za fame będę tańczył. Pani Nino! Przecież to się opłaca. Jak macie parę, to płacicie tancerzowi, a jemu nie. Dokładnie. Opłaca się, naprawdę. Pani Nino, ja tańczyłem w reklamach. Znaczy w jednej reklamie. Proszę zobaczyć kompetencje mojego przyjaciela. Tam też jest mój przyjaciel. To bezapelacyjny dowód na to, że umiesz tańczyć. Nawet na publiczność przyjmę zaproszenie. Byłem kiedyś. Tak. Norbi mi załatwił.
Fajnie było. Dobra, to był smutny temat, to teraz coś jeszcze smutniejszego, ponieważ tak. Ukradli nam dzwonek. Można by użyć tutaj różnych słów i określeń, które wyrażają nasz smutek i żal. Ale wtedy montażysta musiałby wypikiwać tak, wszystko. Tak, tak. Nie mogę się skupić, bo nasza wydawca robi jakieś dziwne miny. Przepraszam, co tu się dzieje? Tak, my tu nagrywamy to, program. A co? A co tam się dzieje? Przepraszamy. Zastanawiam. O, Kasia, wreszcie Kasia. Będziesz w telewizji. Znaczy jesteś z tyłu, więc i tak się nie widać. A, teraz jesteś też z przodu. Cudownie. Kasia miała zaproszenie do programu, co tam, nie chciała w nim wziąć udziału. Zastanawiacie się, co tu się wydarzyło? To była nasza ekipa śledcza. No bo ktoś nam ukradł dzwonek, na szczęście. Dziękujemy bardzo Agnieszce Szkucie ze Ski Rock, która jest w ciąży. Tak. I od momentu, kiedy jest w ciąży, jest dla nas bardzo miła. Tak. Dobrze, to dziękujemy bardzo Agnieszce. Ona zawsze była miła. Zawsze była. W przeciwieństwie do nas. Tak. I ona nam załatwiła inny dzwonek. Bo jak może pamiętacie, albo i nie, wcześniej mieliśmy taki czerwony dzwonek. Tak, z napisem seks, a teraz mamy taki czarny. No właśnie, tam trzeba było dzwonić na seks, więc jeżeli widzieliście kogoś, kto ostatnio uprawiał seks, to znaczy, że ukradł nam dzwonek. Dokładnie. Ale od dzisiaj w naszym programie jest dzwonek od Agnieszki Szkuty, którą umieściliśmy w napisach końcowych. Ona dostała ten dzwonek, wniósł mu z kolei, ale ten dzwonek dzwoni lepiej niż tamten. Tak jak w hotelu. Właśnie czekam, aż ktoś się zgłosi na tej recepcji. Mamy ladę jak na recepcji. Czekaj. Masz coś? Dzień dobry, chciałem się zameldować. Dzień dobry, czy dokonał pan rezerwacji poprzez stronę internetową? Tak, faktura na time. Dobrze. Bardzo mi przykro, ale firma nie zapłaciła za pan pokój. A to dziękuję bardzo, jeśli do widzenia. Jeśli to time, to nie zapłaciła. Dziękuję bardzo, do widzenia. Dziękujemy państwu bardzo, kłaniamy się w pas. I zapraszamy do oglądania programu Co Tam Wszędzie. Śledźcie nas wszędzie, w łazience zwłaszcza. Konrad Piwowarski. Albert Binkowski.